Za moimi plecami właśnie powstaje nowy parking podziemny w centrum Warszawy, pod Placem Powstańców Warszawy. Jak to dokładnie wygląda? Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Znajdujemy się nad trochę zielonym placem Pięciu Rogów, który w tym miejscu i w tej części Śródmieścia pełni aktualnie głównie rolę dla pieszych. Autobusy przez ten plac nie dojeżdżają, bo trwa budowa właśnie na placu Powstańców Warszawy. I o tym w dzisiejszym filmie. Widziałem, że poprzedni film dosyć dużo osób obejrzało, więc wracam tutaj ponownie z kolejnym materiałem, z kolejną świeżą dawką informacji, bo tu trochę się działo w ostatnim czasie. Od razu odpowiadam, to, że latam w tak bezpiecznie sobie, to było wszystkie tutaj pozwolenia, domagania i byłem dogadany tak, żeby można było to zrealizować, więc spokojnie, nie bójcie się, że latałem pod żurawiem. Natomiast wracając do meritum, czyli do dzisiejszej inwestycji. Inwestycja w samym centrum Warszawy to coś, na co mieszkańcy, przynajmniej w teorii, czekali. Przewidziane jest tutaj trochę miejsc dla mieszkańców i trochę miejsc dla oczywiście lokalnych biznesów z okolicy, no i dla osób, które przyjeżdżają w to miejsce. Co to, o czym mówię tu? Oczywiście o parkingu podziemnym, który powstaje bezpośrednio pod tym całym placem. Będzie on na 420 miejsc postojowych, 4 kondygnacje w dół i ma być ukończony przed końcem mniej więcej 2024 roku. W ramach jego nie tylko i wyłącznie powstaje sam parking, również powstaje nowy plac Powstańców Warszawy, który będzie trochę przebudowany i co ciekawe mogę wam powiedzieć, że trochę będzie tutaj zmian, jeżeli chodzi o organizację ruchu, bo faktycznie teraz tutaj ulica, która została całkowicie, czyli plac Powstańców Warszawy, który daje się przechodzić w ulicę Szpitalną, była tylko i wyłącznie jednokierunkowa, w kierunku Świętokrzyskim można było jechać. Po przebudowie to się zmieni, ponieważ wyjazdy z samego parkingu są po dwóch stronach tej ulicy, w kierunku ulicy Świętokrzyskiej, więc ruch będzie musiał być poprowadzony w dwóch kierunkach, aby dało się na spokojnie wyjechać z tego parkingu, bo obydwa wjazdy będą w kierunku ulicy Świętokrzyskiej i najprawdopodobniej w przyszłości ulica Mazowiecka też zmieni swoje pasy, tak żeby była dwukierunkowa, a dlatego wam jeszcze nie powiem, bo dokładnie tego nie wiem, no ale po prostu to siłą rzeczy wynika, jeżeli będzie tutaj wyjazd dwukierunkowy, to najprawdopodobniej dalej też będzie dwukierunkowa trasa poprowadzona. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o założenia, a co jeszcze możemy zobaczyć na samym placu budowy? No najważniejsze jest to, że faktycznie prace tutaj trwają. Co prawda jeszcze ponad rok prac przed nami, ale najpierw trzeba wykopać wszystko w dół. No jak tutaj to będzie realizowane? No możecie zwrócić uwagę, że aktualnie trwają wykopy już bezpośrednio podstropowe do poziomu minus 1 i później będą kolejne 4 poziomy w dół. Dosyć głęboko. Tutaj obok jest wentylatornia stacji metra, którą widzicie na wprost. Ja jeszcze do niej obok niej trochę przelecę później i to jest mniej więcej na podobną głębokość jak metro w tym miejscu. Więc to jest na pewno głęboka inwestycja w samym centrum Warszawy. A co oznacza kopanie tak głęboko? No domyślacie się, pełno utrudnień, jeżeli chodzi o pozostałości po II wojnie światowej. I tak też tutaj się stało, jakiś czas temu została znaleziona tutaj i bomba, która była oczywiście przez saporów zabrana, jak i również były też szczątki kości. Najprawdopodobniej to były szczątki 3 ludzi. Jak to dokładnie wygląda i czy to byli ludzie z wojny, przed wojną, czy po wojnie, tego już nie wiem, no bo to faktycznie policja ustala. Także, no takie ciekawostki, że faktycznie są znaleziska na tym placu budowy. Jak zawsze, kiedy jakieś prace są robione pod ziemią, w centrum Warszawy, tu jest pełno różnych rzeczy. I trochę, bym powiedział wam, robi wrażenie, że chodziliśmy nad tą bombą, czy nad tymi szczątkami, zupełnie nie wiedząc tego, bo my de facto niestety nie wiemy, gdzie wszędzie są te bomby schowane pod poziomem ziemi. Natomiast tak faktycznie wygląda cały plac budowy. Jeżeli byście się zastanawiali, co to za takie tutaj te elementy wystające, tworzące nam taką literę U do góry nogami, takie wystające belki na rusztowaniach, nad którymi jest zawieszone całe tutaj takie rury długie, niebieskie, to widzimy teraz po prawej stronie,
to są elementy, na których są aktualnie zamontowane wszystkie przekładki sieci, w sensie wiecie, sieć, kanalizacja, znaczy kanalizacja to nie, ale jeżeli chodzi o samą energetykę, telekomunikację i tak dalej, to wszystko tutaj musi pozostać. W związku z tym nawet jak prace trwają właśnie teraz na minus 1, co widzicie, trwa wykop, to i tak te wszystkie elementy muszą być pozostawione na górze nietknięte, aby to wszystko mogło działać, więc tutaj to jest tak zabezpieczone, aby to nie zostało naruszone podczas całej budowy. A sam wykop, jak widzicie na dole, trwa. Sam otwór technologiczny na plus, co muszę przyznać, jest dosyć duży, więc będę mógł wam całkiem dobrze pokazywać, jak te kolejne poziomy w dół będą powstawać. Niezależnie od tego, jak będzie zaawansowany proces budowy, to po prostu będę mógł z góry całkiem dużo zaobserwować. Na pewno dużym tutaj elementem, którego się zdziwiłem, jak tu przyjechałem, bo mnie tu nie było faktycznie przez te 3 miesiące ostatnie, to był ten duży dźwig, który się pojawił. On tu faktycznie pomaga przy wszystkich pracach, no i wiadomo, im więcej będzie prac robionych pod ziemią, niżej coraz to będzie coraz to bardziej potrzebny. O wentylatorni, który powiedziałem a propos samej stacji Meta, się znajduje właśnie w tym miejscu. Możecie ją zobaczyć, że jest tak otoczona dokładnie tym płotem. To jest ten budynek teraz, który się znajduje na środku ekranu. Wentylatornia stacyjna i jest to też wyjście ewakuacyjne z tunelu Meta i to jest bardzo bliskiej, bardzo blisko samego parkingu, ale jest, jak widzicie, trochę oddalone, więc nie będzie problemów i mniej więcej na podobną głębokość jedno i drugie będzie schodzić pod ziemię. Natomiast co do wyjazdów z parkingu, to będą się znajdować teraz patrząc po lewej stronie. Jeden będzie po jednej stronie ulicy, drugi będzie po drugiej stronie ulicy, wjazd będzie bliżej parkingu, wyjazd będzie po drugiej stronie bliżej banku, więc to wszystko będzie się tutaj łączyć w miarę w jedną całość. Co do samego parkingu, to on ma do siebie wejścia dwa wejścia. Dwie klatki schodowe i dwie windy, po jednej windzie na każdą klatkę schodową, aby na spokojnie można było się wydostać. Jedna klatka schodowa będzie bliżej Świętokrzyskiej, druga od drugiej strony, czyli bliżej nas teraz, więc tak, żeby oczywiście względy bezpieczeństwa tutaj całkowicie zostały zachowane. Sama ilość miejsc dla mieszkańców w tym miejscu jeszcze nie jest dokładnie określona, przynajmniej nie została oficjalnie, nikt nas nie poinformował, więc nie jestem w stanie wam powiedzieć, ile ich będzie i też jakie będą stawki. To na pewno raczej wątpię, żeby to było przynajmniej dana ilość miejsc w ramach płatnych miejsc parkowania w ramach SPPN-u, ale na pewno będzie część miejsc parkowania dla mieszkańców, to miał być zrealizowane pewnie za trochę niższą stawkę niż normalnie, ale jak to dokładnie będzie wyglądać, to mnie jeszcze w stanie powiedzieć, po prostu takich informacji jeszcze nie mam, ale faktycznie coś takiego jest przewidziane w tym parkingu, choć będzie też tutaj dosyć dużo miejsc parkingowych dla lokali w okolicy, no i oczywiście parę pewnie miejsc parkingowych będzie dla osób przyjeżdżających z zewnątrz, tylko za trochę większą cenę, no ale jednak parking w tym miejscu jest potrzebny, bo tutaj dosyć duża ilość kamienic w okolicy. Zupełnie nie ma miejsc parkingowych podziemnych. To znaczy, że albo parkuje się na ulicy, albo się nie ma samochodu. A jednak czasami samochód jest niezbędny. Jak bardzo na moim kanale pokazuję, że samochody nie są potrzebne, to jednak czasami są. Natomiast w tym miejscu możecie zobaczyć ruiny Pałacu Saskiego, o którym ostatnio był jakiś materiał. Natomiast tak mniej więcej wygląda cała inwestycja i budowa. Jeżeli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Co tu już nie mogłem powiedzieć, całkiem ładnie to wygląda. Tym razem już lepiej mi się udało dogadać z budową, że nie miałem problemów z lataniem. No i co tu już nie mówić, dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o budowie parkingu w centrum Warszawy. Czy jest on potrzebny dla mieszkańców i lokalów w centrum miasta? Czy to jest niepotrzebne wprowadzanie ruchu do centrum? Jednakże z mojej opinii powiem wam, że jakiekolwiek miejsca parkingowe muszą być, a skoro na powierzchni się likwiduje, to na dole powinny być. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!